Witajcie moi drodzy, kolejny odcinek Soboty na działce. Dzisiaj powiem Wam kilka słów o uprawie hortensji bukietowych. Sezon się na nie zaczyna. Zawsze początek lipca przypominamy sobie o tych pięknych roślinach. Niektórzy oczywiście wcześniej, ale z tego co zauważam, to większe zainteresowanie jest, kiedy one już zaczynają kwitnąć. Także już one są praktycznie w województwie podlaskim. U Was pewnie już gdzieś tam na zachodzie, na południu kwitną. U nas tak nieśmiało dopiero, tak? Zobaczcie, jak pięknie lawenda. Niedawno pokazywałem filmik, tak? I zobaczcie, pierwsza już podpowiedź będzie nam szła z lawendy, tak? Dlaczego hortensje? Co jest ważne w uprawie hortensji? Pierwsze, najważniejsze to jest stanowisko, tak? Zobaczcie. Tutaj co się dzieje? I lawenda, i ta hortensja szukają światła. Zobaczcie, jak ona się wychyla, tak? Wręcz się kładzie do światła. I efekty są takie, że te kwiatostany są duże, ładne. Widać, że będzie ta odmiana, tu konkretnie Vanilla Fres, bardzo ładnie rosła, tak? Czyli pierwsza kwestia, błędne stanowisko. Stanowisko słoneczne, ewentualnie półcień, ale taki, gdzie jest więcej słońca, a mniej cienia. Pokażę Wam, dlaczego to jest ważne. Zobaczcie na tą hortensję, też Vanilla Fres, posadzona już bardziej w półcieniu. I zobaczcie, jak to wygląda. Jest dużo słabiej, tak? Mniejsze kwiatostany są. No i po prostu wygląda ubogo dosyć, tak? Zobaczcie, nawet ta gałązka też szuka światła, tak? Ona aż błaga, żeby więcej tego światła dla niej było. Po prostu tutaj, no ale już rośnie, ponieważ no nie bardzo mamy gdzie ją przesadzić, więc jest tutaj, poradzi sobie, ale już pierwsza kwestia jest taka, że stanowisko słoneczne, tak? To jedna kwestia, gleba. Teraz bardzo ważna jest kwestia gleby. Jeśli chodzi o glebę, to powinna być to gleba lekko kwaśna. Nie tak jak niektórzy sadzą w glebie, gdzieś tam posłyszą, że do kwaśnej, tak? I biorą glebę taką jak na przykład do rododendronów czy do azalii. Ona będzie zakwaśna, więcej zrobicie szkody niż korzyści. Czyli leciutko zakwaszamy, możecie nawet do zwykłej ziemi wsadzić. Po prostu dać nawozu do hortensji, on też troszkę lekko zakwasi tą glebę i będzie z pożytkiem, tak? Czyli druga kwestia to jest gleba. Gleba przepuszczalna, nieciężka, możecie dodać perlitu, żeby troszkę te stosunki wodne przewietrzyć, tak żeby było więcej powietrza w tej glebie też. Ważne jest to, że hortensje, łacińska nazwa hydrenga, czyli woda, tak, wymaga jednak wilgoci. Więc pamiętajcie, żeby szczególnie w upały tych roślin nie przesuszać. No i cóż, podłoże powiedziałem o stanowisku. Cóż jeszcze jest ważne? Ważne jeszcze jest trzecia rzecz, to jest cięcie. Bez odpowiedniego cięcia te hortensje po prostu rosną wysokie, coraz wyższe, ale mają małe kwiatostany. Jeśli Wam zależy na dużych, pięknych, obfitych kwiatostanach, to po prostu cięcie. Wczesną wiosną, zobaczcie, ja tu przyciąłem, jest na tym filmik odrębny i zobaczcie, jakie piękne przyrosty i zakończone pięknymi kwiatostanami, tak? Bez tego cięcia po prostu ona wybiega do góry, na dole jest goła, jest mało atrakcyjna. Tak, moi drodzy, czekamy teraz jeszcze na już w pełnym rozkwicie, kiedy będą te hortensje. Zrobię pewnie parę zdjęć na grupę, sobotę na działce wrzucę, jak u nas one się przebarwiają. Pierwsze będzie kremowa, a potem będzie piękny róż. Mam nadzieję, że tak będzie, tak? Zobaczcie nasze roślinki, tutaj jeszcze rośnie weigela, krzewuszka, tak? Wariegata. Tam są jaśminowce, poziomki, tak? Także mamy tych roślin dużo. Tutaj jest mini kiwi, zobaczcie. Pędy niekończące. Trzeba by było je trochę skrócić. Nad nich za rok wyrosną krótkopędy i będą pięknie owocować. Tutaj dużo owoców jeszcze nie ma, ale na krótkopędach, o zobaczcie, już tu się pojawiają. Tak, pierwsze owoce. Także będzie o tym odrębny filmik, jak ciąć kiwi. Nawet już jakiś tam jest, ale ja wiecie, co roku jakieś tam nowe filmiki wrzucam, bo działka się zmienia, wszystko się zmienia. Także jeżeli macie pytania do hortensji, jak je pielęgnować, to zadawajcie w komentarzach. Z chęcią odpowiem. Było sporo pytań ostatnio. Odpowiadałem o chorobach, o ogórkach były pytania, także już Wam liście zaczynają, tak, coś tam się pojawiać. Uważajcie, róbcie prewencyjne opryski, na przykład drożdżami z mlekiem, bardzo dobrze to działa, miedzianem, tak, bo jak się pojawi ta choroba, czy to będzie mączniak rzekomy, czy kanciasta plamistość, to potem już jest trudniej to zwalczyć, nie bardzo czym to opryskiwać jest. Także zawsze powtarzam, lepiej zapobiegać niż potem leczyć, tak? Także to tyle, moi drodzy, o hortensjach. Wrzucajcie fotki na grupę Sobota na działce. Chwalcie się nimi. Ja też postaram się jakiś post zrobić, ale jeszcze one nie są aż takie ładne, żeby je pokazywać. To tyle, moi drodzy. Cześć.